dzieciach również swoją pasję, swoją wrażliwość, swoją miłość do otaczającej nas przyrody. Proszę Państwa, zadaniem fotografa jest tak patrzeć na świat, aby pokazać rzeczy, które inni nie dostrzegają, przechodzą o nich obojętnie, albo po prostu nie mają czasu, żeby się skupić nad takimi subtelnościami, które otaczają ich ze wszystkich stron. Także dzisiejsza wystawa fotografii jest szczególną okazją, abyśmy popatrzyli oczami fotografa raz jeszcze na ten świat, ujrzeli fascynację fotografa i nasze fascynacje tą przyrodą. W niniejszym chciałem zapowiedzieć, że wystawa fotografii Nasze fascynacje 2016, druga edycja tej wystawy, uważam za otwartą. Prosimy teraz Wilka, aby pokazał nam to historyczne zaproszenie i powiedział na ten temat kilka słów. Dobry wieczór Państwu. No jakoś udało mi się wygrzebać to zaproszenie historyczne. To była pierwsza wystawa Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Ona była w tym budynku. To było 19 lat temu, dokładnie 30 stycznia 1997 roku. Było 130 zdjęć, 47 autorów.